Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl Studium Słowa Bożego, lekcje biblijne, zatytułowane Świadectwo i służba owocem ożywienia. Tekst pamięciowy. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie, 1:8. Celem ożywienia jest napełnienie naszych serc taką miłością do Jezusa, iż będziemy pragnęli opowiadać o tej miłości każdemu napotkanemu człowiekowi. Prawdziwe ożywienie otwiera nasze serca na pochodzące od Boga dobroć, współczucie, przebaczenie i moc. Doznajemy takiego zachwytu Jego miłością i zostajemy tak przemienieni przez Jego łaskę, iż nie potrafimy milczeć. W przeciwieństwie do tego ożywienia, które skupia się wyłącznie na duchowym doświadczeniu, jest zwykle pomyłką. Jeśli prowadzi do rozwinięcia postaw krytykanckich wobec innych, tych, którzy nie dorastają do standardu świętości, to z pewnością nie jest inspirowane przez niebo. Jeśli w ożywieniu nacisk kładzie się jedynie na zewnętrzne zachowanie, a nie na zmianę serca, to coś jest nie w porządku. Zmiana serca prowadzi do zmiany postępowania. Prawdziwe ożywienie nigdy nie prowadzi do egocentryzmu, ani tym bardziej do poczucia samowystarczalności czy wywyższania samego siebie. Przeciwnie, zawsze prowadzi do niesamolubnej troski o innych, gdy serce zostaje odpowiednio przez łaskę Bożą poruszone, pragniemy nieść bliźnim błogosławieństwo i służyć potrzebującym. Każde autentyczne ożywienie prowadzi do odnowienia zaangażowania w misję i służbę. Część na niedzielę, ostatnie zlecenie i obietnica Chrystusa. Chrystus zostawił Kościół nie po to, by Jego członkowie troszczyli się wyłącznie o samych siebie. Ostatnie słowo Jezusa skierowane do Kościoła dotyczyło Jego misji. Pan pragnie, by Jego Kościół patrzył szerzej niż jedynie na swoje podwórko. Powołał Kościół, by dzielił się on ze światłem Jego miłości i przesłaniem Jego zbawienia. Przeczytaj i podsumuj wymienione poniżej fragmenty Ewangelii, co każdy z tych tekstów mówi o serdecznym pragnieniu Jezusa do Jego Kościoła. Ewangelia Mateusza, 28:19-20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Następnie Ewangelia Marka, 16:15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I Ewangelia Łukasza, 24:45-49. Wtedy otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca mego.
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Ewangelia Jana, 20 rozdział i werset 21. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdy Chrystus wstąpił do nieba, jego Kościół miał być widocznym objawieniem jego miłości i jego łaski dla świata. Uczniowie otrzymali do realizacji misję. Otrzymali przesłanie, którym mieli się dzielić. Otrzymali zadanie do wykonania. Mieli kontynuować dzieło, które on rozpoczął. Kościół jest wyznaczony przez Boga przedstawicielem w dziele zbawienia ludzkości. Został zorganizowany do służby, a jego misją jest niesienie Ewangelii światu. Od początku plan powzięty przez Boga zakładał, iż przez jego Kościół świat otrzyma odbicie jego mocy i jego pełni. Wyznawcy Kościoła, ci, którzy zostali powołani z ciemności do cudownej Bożej światłości, mają objawiać jego chwałę. Kościół jest depozytariuszem bogactw łaski Chrystusowej i przez Kościół ostatecznie ukazane zostanie nawet władzą i zwierzchnością w okręgach niebieskich pełne objawienie miłości Bożej. Największym pragnieniem Jezusa jest zbawienie ludzkości. Apostoł Paweł napisał do swojego młodego współpracownika Tymoteusza, iż pragnieniem Zbawiciela jest, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Apostoł Piotr dodaje, iż Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Co w twoim życiu wskazuje, iż jesteś zainteresowany głoszeniem Ewangelii tym, którzy jej nie znają? A może nic na to nie wskazuje? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie i twoich priorytetach? Dziękuję.